Wojtek, nie wygląda to za ciekawie. No. No ale... Może być tak, że ładowarka na ładowarkę. Na jakieś inne auto. Na... I na inne auto, tam o tędy polem i tam na ładowarkę, wiesz. No, pogoda zachęca. Tak powiem. No i teraz pytanie, co z tym robić? Jak będzie trzeba tą naczepę rozładować, żeby ją wyciągnąć, a później to z powrotem załadować ręcznie, to będzie zabawa. Sytuacja jest następująca. No to nie wina mojego brata. Tutaj kobieta mijała ciężarówkę. Zaczęło ją po drodze tutaj majtać, bo warunki są jakie są. No i Wojtek, jak to było i co? Uderzyła cię w bok, ty jeszcze odbijałeś, żeby na czołówkę nie polecieć. No i naczepka poszła na boczek. I czekamy z pytaniem, co z tym dalej robić. Chyba przyjechali, Wojtek. To pytaj od razu, czy to jakaś służba drogowa tylko. No tak, coś tu trzeba kombinować. Ja tak patrzę, akurat te tory są... Znaczy teraz nikt tutaj nie będzie jeździł, są wyłączone z ruchu. A ja chyba tak jakoś tutaj boczkiem. No i trzeba będzie trochę tam wywieźć tego. To się Wojtek kameruje. Ty sobie zdjęcie z burakami znowu chcesz robić. Na burakach się lansować. Ja na twojej krzywdzie. Dobrze, Wojtek, nie swojej winy, to... No, ale robotę mamy. Wigilijną. Oczywiście tutaj dla całej ekipy to nic nowego. Takie sytuacje się zdarzają niestety. Już mieliśmy okazję kiedyś na autostradzie na A4 z takiego bardzo dużego rowu buraki, całą naczepę praktycznie przerzucać do góry. Bądź rolnikiem, mówili. Będzie fajnie, mówili. I na załączonym obrazku droga w kierunku Wrocławia A4. Przerzucanie buraków cukrowych, które nie dojechały do cukrowni. A później z góry na ładowarkę i dopiero na ciężarówkę. Także jak się uda panom tutaj wyciągnąć w całości z tymi burakami na naczepie, no to będzie trochę sytuacja ułatwiona. Dawaj, Grysiu. Próbujemy puścić ładowarkę na linię kolejową. Ładowarki na tory. Tak, ładowarki na tory. Mówili kiedyś, jak buraki poszli na tory. Tak, i Grzesin no, wraca do tych czasów. Nie chciał zacząć. To są błony już tutaj, prekursorem. Ale całkiem dobrze ci idzie, Grzesiu. Ale akcja, co? No, fajna taka. Dzień. Szybki dzień. Ta praca mi się coraz bardziej podoba. Autka się przesuwa. Nieciekawie to wygląda. Powiem ci. Wojtek, trzy słowa. Tylko nie do księdza prowadzącego, tylko normalne. Są świąt wszystkie. No. Dziękujemy. Jeszcze błotnik ratuje. To nowy błotnik przecież.
ty nowym. I mamy to, Wojtek. Mamy to. Wszystko gra. Mamy to, to zawsze to mniejsze straty. No jeden zjechał. Jeszcze na czepa, chociaż nie, na czepa chyba tam tak w miarę. I ona już na kołach normalnie przyjedzie z drugą ciężarówką. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja już ładowareczką wróciłem. No i co, trzeba powoli ogarniać się i zasiadać do wigilijnej kolacji. Krzepielów. Cześć. Krzepielów, tak, dobrze mówię. Krzepielów, tak. Koło Głogowa. Ale daj trochę niżej, bo bohatera najważniejszego. Tak, aha, bohatera najważniejszego nie widać. Tutaj przyjechaliśmy takie małe zapaski mięsne zrobić, ale jest tu osoba, która mówi, że sobie lepszego prezentu na święta nie mógł wymarzyć. Jak nasza wizyta, tak? No to super, no to dzisiaj to co? Porządzimy bardzo tam, nam co? Miło. Poprowadzisz gospodarstwo? A właśnie, a miałeś do mnie przyjechać i co? Ten pewnie nie ma czasu. No ja tak myślałem, że to jak zwykle. Praca, praca. Nie, właśnie ten... Ja, ósemka, ale to widzę, że tam... Operator. Operator już wszedł. Ty będziesz jechał? Ty nie szalej. Zobaczcie na 6-latka w gospodarstwie. To jest życie. No, ale to warczy. Także tutaj zagroda michalscy. Trochę hektarów u was jest, ale widzę ten biznesik mięsny, to się zaczyna fajnie kręcić. Fajnie. To sam mówisz, że ziemia to jest, ale to są raczej takie słabsze trochę gleby. Tak, mówię, tak, Jarek. Mamy 6-7, jak to się mówi u nas. No. Mamy słabe gleby, więc tak naprawdę produkujemy zboże tylko po to, żeby wychować te zwierzęta i po prostu zrobić u nas masarni. Od pola do stołu, jak to się mówi. Widzę, że tam się wam rozkręca, to ładnie. Od pola do stołu, no. Następca na John Deere'sach rośnie. To może nie pojeździłbyś jakimś fentem, to byś zobaczył, jak to prawdziwe życie wygląda. Czy nie? Już jeździłem dwa. I co, nie bardzo? O, czyli jednak John Deere. Czyli co jest najlepsze? John Deere. Bo wszyscy karmią kiszonkami, różnymi temerami, a my karmimy tylko paszą treściwą. Czyli jest to kukurydza, jęczmień, żyto, pszenżyto, różne premiksy i tylko to u nas byki jedzą. Mają słoma. I stan na dzisiaj 300 świnek i byczków. 300 byków. Tak, i 700 świnek, która jest u nas też produkowana. To co w Wigilię będą mówić? Pogadasz sobie? Na co pewno. A Mikołaj przyszedł w tym roku? Ale jedyne, najlepsze jest to, że Ignacy pisał list do świętego Mikołaja i jego rzecz na pierwszym miejscu to jest strój do roboty. Nie do pracy, do roboty. Strój do roboty. No to jest, powiem ci tutaj, rośnie gigant, naprawdę. Ja jestem aż ciekawy jak to się potoczy, ale... Aha, i światła migające do ósemki, ale na razie zamontowaliśmy? Klekotko, 3220, to bliżej, pokażemy. No dobra. To co, Mikołaj, światła, tak? Nóweczki widzę. Tak? Tak? Z góry te? Nie z góry, te tu na masce, zobacz. Czekaj, pokaż. A te! No powiem ci, no nie ma lipy. No tak, bo przecież wy jeszcze odśnieżacie, jak mówiłem. No tak, odśnieżamy, już pług założony. No bo coś trzeba robić. Coś zimą trzeba robić. Coś trzeba zimą robić. Oprócz kręcenia kiełbaski trzeba jeszcze coś robić no. W międzyczasie. To. Na arbajcie. Za potrzebą przyjechał na bazę. Mówi, że jakaś ciężka kalamitka jest. Co? Gdzie ona jest?
to nie tak źle jest. Co... Czeka, co potrzeba? Smarownica, ale z jakąś końcówką konkretną. Co, co potrzebujesz? Kalamitkę? Ale który to wąż idzie, wiesz? No. To ten główny sport. Światło. Jest dobre światło. Co tutaj? O. Coś Kuba mówi, że jęczy. Nie widzi gdzie, ale tutaj już smar wywaliło, więc zaraz będziemy patrzeć. Już dzwony zabiły. Trzeszczy strasznie. Ten dolny to jest też smarownica też, tak? To nie jest smarownica, czy tam on się rozwidla? Chyba nie, jakiś... no on jest ten też. On jest po prostu w peszku, wiesz, owinięty. Ale to jest smarowniczka? To idzie z samosmarowania, z centralnego. To jak tu idzie, no to tu wychodzi, tak? No. To tu chyba jest okej. Okay. No to tak, jak gdzie to puszczy, bardziej góra czy dół? Nie ten, nie... Ciężko już znaleźć, nie? Nie. Ja myślę tak, odkręćmy tu... A to świeży smar jest. Tak, no. Odkręćmy tu górę. No. Ja mam taką przejściówkę i zaraz ze smarownicy zobaczymy, czy coś się w ogóle poprawi, wiesz? No, tak. Jak tam się napka smaru. Od razu stwierdziliśmy, że coś tam trzeba patrzeć na górną stronę, bo dolna wydawała się ok. No jakaś urwana końcóweczka jest, więc nie było smarowania. Z miesiąc czasu. I to słychać. To co? Nie. Nic się nie dzieje, rzadko przyjeżdżam. Prawie co dzień na warsztacie, nie? Co dzień coś. Ale rękawiczki masz takie jak do tego. Profesjonal, nie? Do ostrego chili. A to no tak jedzą. Okay, to normalnie idzie i nic tutaj nie widać, żeby gdzieś boki. A, tu boki, tu już wychodzi. No dobra, tu zobaczymy. I ja włączę zaraz centralne smarowanie, czy z tego węża będzie szedł ten. No. To smar. I delikatnie poruszam, zobaczymy. Czy coś będzie lepiej. Coś tam poszło. Zaraz Kuba jeszcze tutaj odpali. Maszynkę puści, centralne smarowanie, zobaczymy, czy ten wężyk nie jest zapchany gdzieś wcześniej, a druga sprawa porusza jeszcze i zobaczymy, czy przestanie takie dziwne dźwięki wydawać. Gdzieś tu wyszedł ten smar bokiem, ale nie wiadomo, czy to nie za mało. Coś mi się tu nie podoba. Nie wiem, jego chyba będzie trzeba Kuba sprawdzać, coś przepychać chyba, no co? No coś tam idzie. No idzie powoli. No. Trudna robota. Jeszcze Kuba tu zajeżdżał i mówię, słyszę strzały. Przejechał jeszcze w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu i dzwonię do domu i moja mama mówi, że jakieś petardy tutaj słyszała wcześniej. Więc ewidentnie nowy rok się zbliża wielkimi krokami. Ja tam na hali stoję i myślę, kurde, coś z maszyną.